Dzień dobry, cześć, czołem, serwus, strzała, witam was bardzo serdecznie. Kolejny dzień, kolejny Darkest Dungeon. Jak zobaczycie sobie na ekran, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, bo teraz przykuję waszą uwagę. Mamy trochę więcej bohaterów poziomu 5, jak widzicie. Mamy tego szóstkę, co zdaliśmy wczoraj. No i tutaj mamy jakieś piątki, już nam weszły, bo zrobiłem tego. Zrobiłem Millera, czyli młynarza. Bo te, było to całkiem długie i nie stwierdziłem, że tam jest strasznie powtarzalność. Ten boss nie był jakiś ciężki, naprawdę dałem sobie radę, mam całkiem dobrych bohaterów. Jak widzicie, Baron na pewno bym chciał jeszcze dziabnąć, ale tutaj mamy Knurzego Króla. Dlaczego chcę to iść? O, aż mi ten włosy, tak jakoś dziwnie dzisiaj. Bo tu jest 40% obrażeń kontra kamieniarka, czyli to są chyba bossy, takie jak Baba Jaga i ta brygafunta, ta 8-funtowa brygadówka, coś w tym stylu, chyba to jest kamieniarka, więc tak, chciałbym ten artefakt. I co my tu mamy? Tu sobie zrobiłem przed chwilą questa, żeby mieć więcej expa. I jak wbiję te piątki na szóstkę, to już za niedługo też będzie można ruszyć Darkest Dungeon, ale nie chcę tak ruszać, że go ruszam. Najpierw zrobię wszystkie bossy, które są możliwe do zrobienia. No i cały Crimson Court chciałbym zrobić, nie? Jeżeli chodzi o ten plan na tego Darkesta. Jedziemy sobie takim składem Flagellanta, tu mamy Oprycha. Niestety chciałem ożywić Dispasa, czyli Redana, ale no nie mogę znaleźć eventu na to. I tutaj też jest możliwość znalezienia Gwiezdnego Stwora, więc fajnie by było, jakbym go wam pokazał, bo to też jest ciekawy boss. Tylko tutaj u mnie Quicksix ma strasznie dużo stresu. Nie mam innego plak doktora. No nie. A, jeszcze z jedną, jak się pokona tego. Jak mu jest. Millera, to można robić nieskończone rany na farmie. I tutaj mamy bohaterów. Oni są tylko właśnie do czego? Do tych ranów właśnie na farmie. Są szóste poziomy, oni są do tego przeznaczeni. No trudno, no jest mi potrzebny ten plak doktor na tego rana, więc wybiorę go tutaj. No i zobaczę, mam nadzieję, że się nie wyglebie. Czy ja ich poubierałem? Tak, poubierałem, znaczy no poubierałem. Dałem im błyskotki, dałem im. Dobra. Dobra, no coś w tym stylu. Jeszcze żaden bohater mi nie złapał karmazynowej klątwy. To jest całkiem ciekawy deal, bo ja pamiętam, że zawsze jak spotykałem tylko chłopów z dworu, to dostawałem od razu klątwę. Mam nadzieję, że teraz będzie gra słyszalna, bo ostatnio się patrzyłem i była strasznie mało słyszalna. Nie piszcie o tym w komentarzu, więc musiałem sobie sam sprawdzić. Dużo artefaktów też fajnych nowych mam, znaczy fajnych. No już mamy bardzo dużo tych czerwonych, nie? Czyli tych bardzo rzadkie. No i mamy jeszcze te skarby z nowego dworu, one też są fajne. Tutaj pochodnia poniżej 60, ale to na bossa raczej nie naszego kursu. Dobra, lecimy. Poblinia antenata. Knurzy król. Okej. No i gdzie on może być? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery. No tu, w tym miejscu, nie? Chyba tak, no. Tak jakby patrzeć, no nie wiem, jest strasznie. A temu się tu nie podoba, ma jakiś unik. Okej. On mi zwalił i od razu, tak mi się wydaje. Nawet nie mam co się zastanawiać. Niedobrze. Z jednej strony niedobrze, z drugiej strony dobrze. Znaczy, no niedobrze, no. Może wejdzie cnota tak zwana, nie? Czyli to, że on nie będzie miał poznanego kwiatu. Chociaż wątpię, ja się nigdy na to nie nastawiam. Bo zazwyczaj oni po prostu wariują. No i gramy sobie takim składem. Tak jak wam. Nie wiem, czy wam mówiłem, no ale tutaj trzeba stunować. Tak, mówiłem chyba przy pierwszym bossie tego typu.
Trzeba stunować tego Witbura całego. No i siekać w księcia. Dobra. Oni są niewidzialni, więc nie możemy ich stargetować jakby. Nie możemy ich stargetować atakami, które są per persona, czyli jakby na jedną osobę. Ale no jak na przykład mam jakieś OE, to oni tym dostaną, nie? Musimy zaciukać najpierw tego knurzego podmiota. No oni po tej turze już wychodzą z ukrycia. Moglibyśmy zrobić... A nie, on już wyszedł. No dobra, no to siema, panie Bohema. Prezerwatywy, o, nie ma. Czelmów pysk. Oła. Dobra. Obniżamy ochronę i atak. No i bijemy. Uff. Destroy them all. Mam nadzieję, że teraz słyszycie lepiej tego wspaniałego komentatora, bo ostatnio w ogóle nie było słychać. Fajne. No fajne, nie fajne. Na sprzedaż. Większość tych artefaktów idzie na tych małych, jak będę już robił rany pod Darkesta, no pod najciemniejszy loch, to one będą na sprzedaż. Tam, zaskoczenie jakieś? No ha, no kurwa, no to się doprosiłem, nie? Mam fajny taki bidon z wodą, jak widzicie, jest bardzo fajny, ma taką jujkę i z niego się przyjemnie pije. No bo co ja z tobą mogę zrobić? Nic, bi. Devastating blow. No strzel. Może się tu uda? No szkir. Zawsze ten one-off, zawsze ten cholerny one-off. Zaraza. Zaraza. Znowu. Zaraza. Odporność, no proszę. Nie sądziłem, że się tak stanie. O, pięknie, unik. Bardzo mi się to podobało. I teraz tak. Bitu. Tutaj rzucimy plak doktorem. Granata. Chociaż mam taki plan, żeby tak zrobić. Tak, ty strzel tu. I teraz plak doktor rzuca tu. I pozbyliśmy się tylniego rzędu. A ty bijesz teraz tu. Tu nie nakładasz krwawienia, bo mają 80 odporności. Ładny unik Dismas. Czy Dismas? No, ja zawsze na oprychy mówię Dismas, no bo. No. A może ja. Ja już chyba na antidotum za późno, nie? Wyleczyć by się ciebie przydało, bo masz mało HP. Tu spróbuj zasunować. Okej, okay, fajnie. Bo muszę cię wyleczyć. Za zero jeszcze krwawienie, tak? No to jest problem okultysty. Że on fajnie leczy za dużo, ale on potrafi czasami właśnie wyleczyć za zero i tak się to kończy. Dobra, ciebie nie muszę już bić. No chyba muszę cię uderzyć. Przynajmniej tobą. Dobra, no nie uda mi się tego oprycha wyleczyć. Rozwiad X. Przywróć mi domyślne ustawienia drużyny. A no to tobie dam serum, żebyś mi na dewzdora nie wpadł. I lecimy, lecimy. No i co mogę powiedzieć? Żeby tu był zwiat i żeby tu był boss. Tak bym chciał. Chyba pająki. Pajo jajo, na zaskoczenie. Te pająki one wyglądają strasznie niewinnie, ale jak one się siodą na kimś i on naprawdę dużo biją potem. Dobra, ty teraz go musisz wyleczyć. Dobra, za 17, nice. Czy ty padniesz? 7, nie, no dobra, no to modlimy się, żeby... My, żeby co? Żeby Dismas trafił, znaczy żeby Opryk trafił, dobra, git. Zostaje nam jeden. Te pająki potrafią... One se stunują, oznaczą i siekają. I kryty, tak, cały czas. Cały czas. Ale tutaj nasz plak doktor nie bywa dłużny. Dobra, wylecz. No i ty dobi. Idzie to całkiem nieźle, nie? Idzie to naprawdę całkiem nieźle. Nie mogę się doczekać tego Darkesta dwójki, dlatego chcę też jak najszybciej skończyć tą jedynkę. Chociaż może jako drugą grę wrzuci Darkesta drugiego.
Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No tutaj ewidentnie, no. Nie widzę innego, innego co? Rozwiązania, że go tu nie ma. Co by tu jeszcze dać? Obniża poziom oświetlenia, jeden stres zwiększa o 15, jeden kompan usunie. Jeden kompan obniża stres o 15. Obrażenia od stresu to by dam mniejsze. No i odpocznijcie. Dobra. I będzie tu ten boss, czy nie? Nie ma. Czyli może być. O, tutaj się jakaś walka pojawiła. A myślałem, że ten boss. Myślałem, że ten boss specjalny, ale. Bo on się tak właśnie lubi pojawić. No ale niestety to nie on. I teraz gdzie może być boss? Tu? Tu też może być, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No. On się pojawia od najdalej od spawnu naszego. I teraz pytanie, jak jest takie rozmieszczenie, to jak gra sobie to liczy, nie? Jak sobie gra liczy to, że gdzie jest jakby najdalszy punkt, no to tu albo tu, nie? Ewidentnie. Co by tu zrobić, co by tu zrobić, co by tu zrobić, pyk. Co by tu zrobić, co by tu zrobić. Gently. This is how life is taken. Ciepnij mu tu zarazę, żeby se zdech. Bo tutaj krwawienie niestety nie wejdzie. Łupciak ciemności, no ale mamy unik na naszym oprychu. Death by inches. No i tak, jeżeli jeszcze ktoś ogląda bez suba, to zostawcie suba, bo ja tam widzę, że ponad 50% osób, mam taką statystykę, ogląda bez subskrypcji. Więc fajnie by było, jakbyście zostawili tego suba. No bo chciałbym, żeby ten kanał rósł, nie? No, na razie te viewsy są takie fajne, mi się podobają. Nie narzekam. Fakt tego, że to robię tak jakby brzydko powiedzieć, na odpieprz. No i jest boss. No i akurat w niego. Potrzebowałem, żeby on stunował. No dobra, no. Zobaczymy, jak to pójdzie. Czy ode mnie ktoś coś bije z oznaczeniem? Ty nie masz ochrony. No to przeklnij go. Powiedz mu, ty kurwo. Ładnie. No i strzelaj, no. Unicestwienie tłumów. Pyk! Za 18 i 14, nie? No, opryk prawie zdech. No, ten Wilbur mały, on zawsze mi stunuje tę osobę, którą chcę, żeby nie stunował, nie? No teraz jak Dismas dostanie, jak Opryk dostanie w pysk, no to będzie nieciekawie. Dobra, stun. Stun, okej. Okay. Ale ty możesz go wyleczyć w sumie. Zrób tak. Dobra. Jakieś uniki? A, uniki. Pyta dostanę na łeb. Może tak skończy, że mój opryk drugi pójdzie do Hasioka w tym ranie, nie? No. Jak tak się będzie działo, to już to na pewno tak. Na pewno się tak stanie. Jak te negatywne quirki zaczną wchodzić. A, na szczęście. Kamucka. No dobra, no Flagellanta może bić, no bo on lubi być na niższych tych, niższym poziomie życia. 10% nakryto, no ale niestety nie wchodzi. Dobra, bij go w jaja. Mógł krwawienie nabić. Ten będzie se piszczał, no zostaw go, ty świnio mała. No przeklnij go, no przeklnij go.
Fisk, czyli z tyłu. Okej. Można, może być i tak. No, ładnie, pięknie. Oddał, 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 oddał w końcu. Oddał królowi to, co należne. Ja pierdolę. Jak on sieka, nie? Bij go znowu w jaja. No nie stunuj! Dobra. Nabijamy. Mamy 22 obrażeń. No i teraz problem jest. Obrażeń overtime. Dobra, jednak nie ma problemu. Zajdziesz z tego dezdora? Ups, zero. O! Dobra. Dobra, GG jest. No chyba, że on by pisknął w niego, to by już nie było GG, nie? Dobra, bo ty się wyglebiesz. Zapraszam. Tu nam. Mogę już widzieć tego małego gnoja. Tu spróbujmy go wyleczyć. To aby mi się nie wywalił. No i już bijemy w tego małego knurka. Bo on umrze. Aha, a bo ma... Wszyscy na Devsdorze. No i Quixix na prześladowaniu. Dobra. No ale on teraz jak... Nie. O jak dobrze. Zdychaj. Jak dobrze, że... No, bo było blisko, nie? Było bardzo blisko, dobra, powracamy do osady. Nie ma to tamto. No i już kolejny piąty poziom, perfekcjonista, plus 5 stresu po chybionym ataku Hipokrates. Muszę mu zdjąć to Quixixowi to, że on... O! Kolejny event, fanatyk, ekskomunikowany szaleniec, pięknie odpłacił się wszechogarniającej zarazie. Jego przekonania... Byłem, iż niewzruszony daje mu siłę do bezlitosnego stosowania swojego fachu. No, fanatyk będzie podążał śladem dużym, w którym są zarażeni bohaterowie. Jest taki plus, że ja nie mam zarażonych bohaterów. A co ty chcesz? Szulerni? Można się ty dorobić. No dobra, idź się dorabiać w szulerni. No i popatrzmy, co my tu mamy dalej. Jaki plan. No chyba ten baron byśmy zaczęli, nie? Chyba byśmy jutro sobie tego barona zaczęli, bo to jest trójka. Zobaczę, czy mi się uda skompletować jakiś sensowny team na to. I ruszymy sobie, bo tutaj Hugin jeszcze może iść, bo on jeszcze na czwórce, on tu pójdzie, nie? On się nie obrazi, że go tu nie chce go tu wysłać. Ten Toastan by poszedł. Killera bym potrzebował, na przykład ciebie. Na przykład tak. Na przykład ciebie. No i jakiś łowczy? Jakoś tak byśmy poszli na to? No tak by wyglądał, tak by wyglądał na ten team, na tego barana. Dobra, ale tym się będziemy trzymać jutro. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do usłyszenia, trzymajcie się, zostawcie suba, łapkę, komentarz, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!